Czy książki w formie elektronicznej zastąpią tradycyjnie wydawane na papierze? Zdania na ten temat są podzielone. Bibliotekarze nie mają jednak najmniejszych wątpliwości. W najbliższych kilkunastu latach na pewno nie. Oczywiście nie zmienia to faktu, że w ślad za postępem technicznym idzie Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku. Biblioteka nasza, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników, którzy teraz bardzo szybko żyją, bardzo się spieszą, zawarła porozumienie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie i 30 innymi bibliotekami województwa małopolskiego i oferuje swoim czytelnikom 1150 książek w formie elektronicznej. Oferta tych książek to są książki głównie wydawnictwa popularno-naukowe PWN, ale także można skorzystać z powieści, kryminałów, poradników, książek dla dzieci. W zasadzie każdy znajdzie coś dla siebie. Korzystanie z nowej usługi brzeskiej książnicy nie jest trudne. Można to uczynić na miejscu lub w domu, korzystając z dostępu do internetu i kodu, który nadaje biblioteka. Leokadia Jambus, pracownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku. Platforma e-book zapewnia nam dostęp do ponad 1000 publikacji. Można z nimi pracować aktywnie, czyli po wprowadzeniu kodu PIN, po zalogowaniu, można sobie wprowadzać zakładki, notatki i w ten sposób tworzymy tak jakby własny spis treści, gdzie mamy uwypuklone rzeczy dla nas ważne, miejsca, które ostatnio czytaliśmy i tekst, który chcielibyśmy wykorzystać do swojej pracy. Oczywiście platforma tutaj nie umożliwia wydrukowania lub też skopiowania tekstu, to są teksty chronione prawami autorskimi. Taką możliwość trzeba sobie wykupić osobno, indywidualnie. Zdaniem samorządowców decyzja o budowie Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Dzisiaj placówka tętni życiem. To już nie jest biblioteka z początku XX wieku, gdzie tradycyjnie można było zwykłą książkę wypożyczyć. W tej chwili biblioteka musi być nowoczesna, musi być wyposażona w nowoczesne formy kontaktu z czytelnikiem. I to się dzieje w naszej bibliotece. Cały czas jest doposażana, wyposażana w różnego rodzaju sprzęt, w nowe formy kontaktu z czytelnikiem, po to, aby mogła funkcjonować, aby tych czytelników miała na bieżąco. I widzimy, że odkąd Regionalne Centrum funkcjonuje, tych czytelników bardzo dużo przybyło. Od tego, jakie będzie zainteresowanie książkami w formie elektronicznej, będzie zależało, czy biblioteka przedłuży po roku umowę na korzystanie z nich. Opłata za dostęp do ponad 1100 woluminów jest stosunkowo niewielka – 700 zł.